wyznania gejszy. Mój ojciec zawsze powtarzał, że istnieją miejsca, których ludzie nie powinni odwiedzać, historie, których nie powinni słuchać i sekrety, które powinny pozostać nieodkryte. Wtedy, jako młoda dziewczyna, nie rozumiałam tych słów. Były to dla mnie jedynie ostrzeżenia starego człowieka, który widział zbyt wiele. Teraz, gdy siedzę przy swoim biurku, pisząc te słowa, rozumiem je aż za dobrze. Wszystko zaczęło się, gdy moja rodzina przeniosła się do starego domu w Kyoto. Mój ojciec, historyk, znalazł tam wiele starych dokumentów i artefaktów. Jego odkrycia obejmowały stare zapiski i dzienniki gejsz, które mieszkały w domu w latach przedwojennych. Wśród nich był jeden szczególny dziennik, który wyróżniał się spośród innych, należał do gejszy o imieniu Aiko. Aiko była jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych gejsz swojego czasu. Jej taniec i śpiew zachwycały wszystkich, którzy mieli okazję ją zobaczyć. Jednak w jej dzienniku było coś więcej niż tylko opisy występów. Były tam fragmenty, które budziły niepokój, opisy tajemniczych rytuałów, które Aiko przeprowadzała w sekrecie. Zafascynowana i przerażona jednocześnie, zaczęłam czytać jej dziennik. Dowiedziałam się, że Aiko nie była tylko gejszą. Była również członkinią tajemniczego kultu, który czcił stare bóstwa i duchy. Wierzyła, że dzięki swoim rytuałom mogła zyskać nieśmiertelność i wieczną młodość. Każdej nocy, gdy wszyscy inni spali, Aiko udawała się do ukrytego pokoju w domu. Tam, w otoczeniu starożytnych artefaktów i świec, przeprowadzała swoje mroczne ceremonie. Opisywała, jak z każdym rytuałem czuła, że staje się coraz bardziej związana z siłami, które przywoływała. Jednak wszystko zmieniło się, gdy w dzienniku pojawiły się opisy coraz dziwniejszych i bardziej przerażających wydarzeń. Aiko zaczęła opisywać, jak widziała cienie poruszające się w ciemnościach, jak słyszała szeptane głosy, które ją wołały. Z każdym dniem jej zapiski stawały się bardziej chaotyczne i niespójne, aż w końcu przestała pisać w ogóle. Pewnej nocy, po przeczytaniu kolejnych stron, poczułam, że muszę zobaczyć ten ukryty pokój na własne oczy. Ciekawość wzięła górę nad strachem. Wstałam z łóżka, wzięłam latarkę i poszłam szukać pokoju, który opisywała Aiko. Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłam ukryte w ścianie drzwi. Otworzyłam je i weszłam do środka. Pokój wyglądał dokładnie tak, jak opisywała Aiko, starożytne artefakty, zapalone świece i lustro. Lustro, które wydawało się emanować dziwnym blaskiem. Podchodząc bliżej, zobaczyłam swoje odbicie. Ale to nie byłam ja. W lustrze widziałam Aiko, a jej oczy były pełne strachu i szaleństwa. Zanim zdążyłam cokolwiek zrobić, poczułam, jak coś chwyta mnie za ramiona. W lustrze widziałam, jak Aiko wychodzi z lustra, a ja... Ja zostałam wciągnięta do środka. Próbowałam się wyrwać, krzyczałam, ale wszystko na nic. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłam, były oczy Aiko, patrzące na mnie z triumfem. Teraz jestem tutaj, w tym dziwnym, zimnym miejscu, zamknięta na wieczność. Aiko zajęła moje miejsce, a ja... Ja jestem tylko duchem, uwięzionym w lustrze, czekającym na kolejnego ciekawskiego, który uwolni mnie z mojego więzienia. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w starym domu w Kyoto i zobaczysz lustro, pamiętaj o moich słowach. Nie patrz w nie. Bo może się okazać, że to nie jest twoje odbicie, które patrzy na ciebie.